Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Liberda i jestem radcą prawnym. Specjalizuję się w prawie nieruchomości. W dzisiejszym odcinku udzielę kilka wskazówek dla sprzedawców, jak powinni się zabezpieczyć, żeby kupujący zapłacił. Dokonując transakcji na rynku nieruchomości, niestety nie zawsze interesy sprzedawcy i kupujących są takie same. Sprzedawca z reguły boi się o to, czy kupujący zapłaci cenę, a znowuż kupujący mają obawy, czy jeśli już zapłacą, to sprzedawca nieruchomość opuści i co za tym idzie, będą mogli objąć ją w posiadanie. Ale dzisiaj trochę rad dla sprzedawców. Panuje taki powszechny pogląd, że jeżeli w akcie notarialnym mamy zapis, o poddaniu się przez kupującego rygorowi egzekucji, czyli te przysłowiowe siódemki, to że wtedy na 100% sprzedawca jest chroniony i kupujący na pewno zapłaci. Niestety tak nie jest. Hipotetycznie zdarzyć się może taka sytuacja, że strony. Złożą podpisy na akcie notarialnym i wtedy właśnie dochodzi już do przeniesienia własności nieruchomości. Natomiast kupujący ma załóżmy kilka dni na dokonanie zapłaty. Jest to dosyć y, popularna praktyka, dlatego że z reguły Dziękuję bardzo y, dlatego że z reguły. Y, no, nikt nie przynosi do kancelarii notarialnej takiej gotówki. W zasadzie standardem jest to, że pieniądze puszczamy przelewem. Ale co w sytuacji, kiedy mija kilka dni, a pieniędzy na koncie nie ma? Z tym rygorem egzekucji to niekoniecznie jest taka prosta sprawa. Po to, żeby go zrealizować, musimy najpierw wystąpić do sądu o nadanie tak zwanej klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu, a to może chwilę potrwać, taki wniosek składa się do sądu i dopiero wówczas, kiedy uzyskamy taką klauzulę, organ egzekucyjny, czyli w tym wypadku komornik, może próbować zwindykować należność. Natomiast Cały proces niestety może trochę potrwać, a pieniędzy sprzedawca na koncie nie ma. I pytanie, jak się na taką okoliczność zabezpieczyć? Oczywiście, najprostszym sposobem byłoby to, żeby kupujący zapłacił cenę jeszcze przed przeniesieniem własności, ale jak rynek pokazuje, jest to bardzo rzadka praktyka i trudno się dziwić, bo kupujący nie mając pewności, że nieruchomość będzie jego, no to raczej nie będzie chciał zapłacić. Dlatego z punktu widzenia sprzedawcy, po pierwsze, warto rozważyć taką opcję, żeby poprosić kupującego, żeby ten założył po prostu konto w banku tym samym, gdzie. Sprzedawca ma rachunek, co za tym idzie, ten przelew dotrze niemalże natychmiast. Mamy oczywiście też możliwość skorzystania z tak zwanych ekspresowych przelewów, gdzie też środki są widoczne od razu na koncie. Ale co w sytuacji, kiedy z jakichś przyczyn strony nie mogą się tak umówić. Warto, żeby wtedy sprzedawca zabezpieczył się w taki sposób, że wyda nieruchomość kupującemu w posiadanie dopiero kiedy środki wpłyną na jego konto. W przeciwnym razie, no tak naprawdę, narzędzia, którymi dysponuje, mogą okazać się niewystarczające, a co za tym idzie, czekać będzie go. Proces egzekwowania należności od kupującego. Jeżeli ten temat jest dla Państwa interesujący, bardziej rozwijam go na moim blogu pod adresem www.elżbietaliberda.pl oraz podczas prowadzonych przeze mnie szkoleń. Do zobaczenia.